To już trzecia i ostatnia część naszej przygody w Bieszczadach. W tej części zobaczysz wszystko to, co udało nam się znaleźć najpiękniejszego w Bieszczadach. Zaczynamy. Odwiedzając Bieszczady nie możecie pominąć kolejki wąskotorowej superatrakcji. Kolejka wybudowana pod koniec XIX wieku służyła do 1994 roku do transportu drewna i innych rzeczy. Od 1997 jako atrakcja turystyczna. Teraz zobaczymy zaraz, jak tutaj się sprawy z biletami mają. W lipcu i sierpniu chyba 9.30, 9.30, 9.30, 12.30 i 17 czy 14. Teraz zobaczymy. W każdym razie fajna atrakcja. Łączne na trasę około 20 km. Dwie są w tej chwili, które łącznie mają około 20 km. Teraz to funkcjonuje jako skansen. Tutaj macie trasę pierwotną, a na czerwono jest ta obecna, z Majdanu do Balnicy i z Majdanu do Przysłupia, tak, dokładnie. My wybraliśmy krótszą, tu macie czasy przyjazdu. Na dzieci wybraliśmy krótszą, tam co się 2 godziny jedzie, na miejscu jest pół godziny przerwy. Oczywiście, jak to z komarchą bywa, za sam wjazd tutaj 2 zł cię haltują. A to, że tylko przyjdziesz, to odwiedzisz, nie musisz jechać, ale 2 zł musisz zapłacić. Przejazd dla osoby dorosłe zapłaciliśmy chyba 16 czy 18 zł za dzieci ulgowo, a do 3 lat bezpłatnie. Siedzimy i czekamy na podróż. Tak to wygląda. I wygląda tak już. Podoba się? Idziemy usiąść tam. Tak, tu. Tak, tak już jest. A futurosłonowi. Zaraz ruszamy. Około 45-minutowa podróż kończy się na stacji w Balnicy. Jest to pośrodku lasu. Oczywiście są stragany, można coś kupić. Fajnie się jedzie, przyjemnie. Pół godziny przerwy i wracamy. Proszę.
dojechaliśmy na tą samą stację do samochodu. Dobrze, że trafiliśmy na poranną kurs o 9.30, bo już teraz są dziki tłumy na kolejne, więc pewnie byśmy siedzieli ściśnięci jak bydlęcy w wagonie. Fajna atrakcja dla dorosłych, jak i dzieciaków, także polecamy. A teraz jedziemy szukać dalej atrakcji bieszczadzkich. Jeśli macie dzieciaki, to zainteresuje was, że kilka kilometrów od bieszczadzkiej kolejki wąskotorowej leśnej, niedaleko, bo we wsi w Lisznej, znajduje się leśny zwierzyniec, który zaraz odwiedzimy i zobaczymy, co tam mają za zwierzątka. Cieszy uszkami, trzepocze. Cześć. Podoba się wam? Ale mega. A możesz tu nie skrzyczeć? Ale atrakcja, co? Chodź, coś ci powiem, Kotusiu. Są zwierzątka, które nie trzeba krzyczeć, bo są przestraszone. Zobaczcie, tu są jeszcze. Dzień dobry. Zobacz. Ej, Zygmunt. Poniedziałek, co? No, poniedziałek. Halo, panie pośle, pan przyjdzie tutaj. Halo, panie pośle. Tak, do pana mówię. Nie chcę. Jeśli strudzeni wędrówką po bieszczadzkich szlakach zechcecie zjeść coś słodkiego, to odkryliśmy wspaniałą cukiernię, w której są naprawdę, ale to naprawdę bajeczne wyroby. Jest to w Lesku, zaraz po wjeździe do Leska, jadąc od strony Sanoka. Nazywa się Słodki Domek. Zaraz wam pokażę, jakie mają wyroby. I tutaj mamy, to jest krówka, to jest Snickers, a to jest piękny puchar lodowy. Wiesz, małżonko jadła? Miętowe wziąłeś? Słuchajcie, przede wszystkim to jest niedrogie, a naprawdę bardzo smaczne. Smacznego. A jak ktoś ma diabły, to tutaj jest od razu plac zabaw. Także można spokojnie zjeść.
Jeśli chcecie odpocząć od intensywnego zwiedzania Bieszczad, można sobie odpocząć na małej przechadzce górskiej. To znaczy każda wioska, której tutaj sobie na przykład wykupicie jako turystykę, tak jak my, oferuje naprawdę fajne szlaki. I to też proste szlaki dla rodzin z dziećmi. My właśnie idziemy, jesteśmy, przypomina, w Terce, Terka, mała wioska. Obejdziemy sobie całą Terkę szlakiem górskim i już Wam pokażę, jaki jest plan. Tutaj znaleźliśmy taką fajną wiejską dróżkę. I teraz tak, wejdziemy sobie tam na górę, o tam gdzieś, i szczytem tej górki da się przejść, obejść całą lusieńką Terkę. Tam gdzieś, o, w oddali widać szczyt monastyr. I będzie się dało tam zejść i wejść tak jakby do centrum z powrotem. Zobaczymy, czy to się da z dziećmi zrobić. Podejrzewam, że tak, patrząc na to, jaka tutaj jest ścieżka. Pogoda całkiem niezła, także dzisiaj taki dzień light. W Bieszczadach nie znajdziecie ekstremalnych wyzwań taterniczych i alpinistycznych, ale taką ścieżynkę spokojnie pokonacie nawet z małymi dziećmi. A my już się zbliżamy w kierunku szczytu. Widok nam zaczyna się robić taki. I pniemy się ku górze. Słuchajcie, dotarliśmy na szczyt. Może się to komuś wydawać, że to nie jest ekstremalne wyzwanie, ale dla mieszczuchów, jeszcze niosąc dzieci na plecach, to jest wyzwanie. Więc zobaczcie sobie, jak to z góry wygląda. Weszliśmy tędy, a widoki takie są piękne. W tle tutaj, w dole, wieś Terka. Nasz domek jest tutaj. A teraz tu sobie na tej polance będziemy piknikować. Proszę bardzo. A tu mamy drogę. Tu prowadzi droga do lasu. I tym lasem przejdziemy sobie tak, żeby wyjść tamtą stroną Terki. A teraz zostawiam Was z widokami. W dalszej części naszej wędrówki, na polance tutaj takiej pięknej, o, znalazłem ambonę widokową, zwaną również aldoną leśniku. Nie byłbym sobą, gdybym na to nie wlazł. Aldona niestety niezaliczona. Przyznam się, że się scykałem lekutko. Czasem tak bywa. Idziemy dalej. Zobaczcie, kto coś tutaj fajnego zrobił. Idziemy sobie szlakiem, a tutaj ławeczka. I ławeczka jest pięknym tutaj punktem widokowym. Zaraz sobie tutaj usiądziemy i odpoczniemy chwileczkę. Odpoczywamy na ławeczce, a widok prezentuje się następująco. Zeszliśmy z gór, 4-kilometrowy spacer do zejścia ze szczytu. Z gór, no, z pagórków. W każdym razie fajna droga, z dziciakami można sobie pochodzić, nawet małymi.
Oczywiście musicie mieć to na uwadze, że jeżeli padało albo będzie padać, no to się nie wybierajcie, bo jednak tam trochę w tych laskach jest błotniście i można się nieźle wyrżnąć. A tutaj jesteśmy już na dole. I tutaj mamy spotkanie na szczycie. Jakie ładne krówki, jakie zadbane. Spacer kończymy w centrum Terki, gdzie jest kościół. Przeszliśmy sobie tam szczytem i tutaj taką dróżką w dół i tutaj przez całą wioskę. Myślę, że na troszkę bardziej lajtowy dzień idealne miejsce na spacer i poznanie choć trochę, czym są Bieszczady i góry. Żeby wydać kupę kasy na all inclusive w Grecji, tak, bo wszyscy jeżdżą na super hiper wakacje na all inclusive, a ja ci tłumaczyłam, że to jest bez sensu, tak? No, a przyjechaliśmy tutaj, wydaliśmy ile? 2000? No łącznie na wszystko, no łącznie na wszystko z paliwem. Z paliwem, z zwiedzaniem, z noclegami, z jedzeniem. A po prostu zabawę mamy taką, że hej. I ciszę, i święty spokój, a to jest kawałeczek wielbłąda. A nie pijani ludzie, imprezy, no, brudna plaża. I zamknięci w hotelu. Zamknięci w hotelu, tak. Piękne podsumowanie. A co to jest? Bieszczad. To jest, kochanie, to jest miś. Jeśli ktoś jest koneserem piwa, to nie może zabraknąć go w Bieszczadach w puchercach mineralnych. Jest tu jedyny chyba browar, albo najbardziej przynajmniej rozpoznawalny, Ursa Major. Produkujący tutaj lokalne piwa. Ja nie jestem koneserem piwa, ale na spróbowanie jedno pójdę sobie kupić. Zobaczymy. Tutaj jest, nie kupicie tego piwa podobno w sklepach lokalnych w swoich miastach, można tylko zamawiać internetowo albo tutaj u nich na miejscu, więc idziemy sobie kupić. Po wyjściu ze sklepu można przejść mostkiem i wita nas stacja browar. Kupiłem dwa takie oto trunki opakowane w elegancką taką skrzyneczkę drewnianą. Nie ma konkretnego rodzaju piwa tutaj klasycznego bieszczadzkiego. W tej chwili chyba 13 produkują, teraz powinniście widzieć listę, możecie sobie zapauzować i przeczytać. Ja wziąłem sobie najłagodniejsze i cydr. Zobaczymy. Tak jak mówiłem, ja nie preferuję żadnych alkoholi, nie lubię, ale to spróbuję w celach kolekcjonerskich. Czarodziejska góra i zaczarowany sad. Czarowany sad jest cydrem, czarodziejska góra jest łagodnym piwem. Bardzo ładne te buteleczki są. W skrzyneczce jeszcze była taka uloteczka
odwiedzić Bieszczadzką wytwórnię z mapką. Bardzo ładnie, słuchajcie, to jest zorganizowane. Czym byłoby zwiedzanie Bieszczad bez niedźwiedzi? Dzisiaj postanowiliśmy pojechać sobie jak najdalej w kierunku południowym, żeby zwiedzić sam Park Narodowy, zobaczyć, gdzie się najdalej da podjechać. A tutaj takie ostrzeżenie. Pamiętajcie, żeby to traktować poważnie. Z dziką zwierzyną nie ma żartów, a my jedziemy w kierunku tamtym, czyli na południe naszego kraju, tam gdzie już praktycznie drogi nie dochodzą. Będąc prawie u celu podróży, czyli najdalszego zakątku na południu naszego kraju, jedziecie sobie nie dojrze przez stepy i całą puszczę, to też wita Was Ukraina. Widzicie ten żółty tam znak? Te drzewa, to już jest Ukraina. I jedziecie sobie taką tutaj normalnie drogą. I możecie jak niedźwiedź przeleźć na Ukrainę, ale oczywiście szybko Was zgarną. Także nie polecamy przechodzić na Ukrainę na własne ryzyko, zwłaszcza, że jeszcze po drodze mogą być niedźwiadki, wilki i inne takie wesołe zwierzątka. Jedziemy dalej. Zobaczymy, gdzie nas drogi poniosą. I zobaczcie, jadąc dalej, koło torfowiska, mamy taki oto piękny przykład. Pas drogi granicznej. Oj, się tu nie... O, dobrze. I jesteśmy na naszej granicy. Tutaj mamy niezbyt czystą zaporę, otworzoną chyba przez bobry. A tam mamy znak graniczny w barwach Ukrainy. Także jedziemy dalej, jeszcze głębiej. Oczywiście nie muszę Wam mówić, gdzie to dokładnie jest, dlatego że tu prowadzi właściwie jedna, jedyna droga, na którą zobaczycie na mapce poprzedzającej ten film, także śmiało to znajdziecie, jadąc sobie wolniutko samochodem przez drogę leśną, dlatego że droga leśna została zaadoptowana do drogi lokalnej jako dozwolona dla ruchu. Także jedziemy tymi pięknymi, proszę bardzo, drogami dalej w głąb naszego kraju do ostatniej możliwej miejsca legalnego wjazdu, oczywiście. Słuchajcie, udało nam się dotrzeć jak najdalej samochodem. Tutaj jest taka mapka. Jesteśmy w tym miejscu. Jest to Bukowiec i parking w Bukowcu. Dalej jest już za 2,7 km Beniowa. To już niestety piechotą trzeba iść. No i dalej do Sianek, to już w ogóle szlakiem górskim. Tak wygląda okolica. Tą drogą tego typu dojechaliśmy do zakazu dalszego wjazdu i to jest taki fajny parking, więc śmiało tu można dojechać, nawet bez nawigacji, bo prowadzi jedna droga, stąd prowadzą różne szlaki i między innymi macie Beniową, to jest cmentarz 45 minut, do Sianek cmentarz 2 godziny 45 minut, no i same Sianki, źródła Sanu, to już będzie 3 godziny 20 minut.
dalszą część parku wjazd mogą tylko wjechać służby leśne, co było widać. I pojechali. Dojechanie do tego miejsca to swego rodzaju spełnienie marzenia. Może wyda się wam to głupie, ale kilka lat temu spojrzałem na mapę i zapragnąłem dojechać do tego końcowego punktu naszego kraju. Z racji tego, że no, przyjechaliśmy z dziećmi, no to nie za bardzo mamy jak wędrować z małymi dziećmi, więc gdzie się dało, to maksymalnie dojechaliśmy i uważam, że trochę marzenie spełniłem. Także jeśli macie dziwne marzenia, a nie krzywdzą nikogo i wiele nie kosztują, to myślę, że warto spełniać. Jadąc powrotem w dół, w kierunku północnym, możecie zwiedzić sobie torfowisko wysokie w Tarnawie Wyżnej. To są dwa torfowiska. Jedno jest w tamtą stronę 300 metrów, a drugie jest 80 metrów oddalone. Czuć to od razu, że to torfowisko. I idziemy w tamtym kierunku zobaczyć sobie. Torfowisko prowadzi taki oto piękny drewniany mostek. Co tutaj jest charakterystycznego? No, charakterystyczna na pewno jest ta roślinność trawiasta, pokłady, jak i zapach. No, zapachu wam nie przekażę niestety kamerą, ale musicie mi uwierzyć, że pachnie tutaj po prostu torfem. I co? I po prostu można sobie przejść tą ścieżką i popodziwiać unikalną tutaj florę. Postanowiliśmy wybrać się na jakiś szczyt. Wybór padł na Połoninę Wetlińską. Jedno z najpopularniejszych miejsc. Chcieliśmy na Tarnicę, czyli najwyższy szczyt, ale niestety z małymi dziećmi jest to za długa droga. A tutaj od parkingu macie podróż około godziny w górę, więc niedaleko. Co tutaj jest? Na górze jest słynna chatka Puchatka, schronisko. No spróbujemy tam dojść, zobaczymy z dziećmi, jak to wygląda. A droga wygląda tak. Mnie to chyba już nie zdziwi, że na początku drogi już to na Połoninę Wedlińską, oczywiście punkt kasowy. 7 Zeta Halt, osoba dorosła, dziecko na szczęście gratis, ale widzę, że to już wszędzie funkcjonuje, więc na dzień dobry, na dole.
jak jesteście samochodem. Parking 25 zeta i wejście 7 od osoby. Jesteśmy na szczycie, udało nam się wejść w niecałą godzinę, a tak wygląda widok. Widać parking. Chciał się wjechać da. Klasyk podparty. Schodzimy już na dół. Kilka takich uwag organizacyjnych. Jeżeli wybieracie się z dzieckiem, to czterolatek spokojnie wejdzie. Młodsze dziecko nie polecam. My nie zaryzykowaliśmy. Oczywiście tutaj widziałem różnych specjalistów, którzy nawet noworodki wnosili, gdzie prawie wyrżnął twarzą razem z tym noworodkiem wiszącym, więc nie polecam. No i oczywiście też trzeba uważać na ludzi, którzy nie zwracają kompletnie uwagi na to, że ktoś idzie trochę wolniej z dzieckiem, czy na osoby starsze, przepychają się. No i trzeba niestety uważać. Więc teraz droga w dół. A no i oczywiście na górze toalety, tylko dwie, to jest płatne, klucz w schronisku. Więc schodzimy sobie teraz w dół. W drodze na dół złapały mnie jeszcze przemyślenia. Mianowicie, ludzie mają strasznie słabą kondycję. Ja wyglądam jak wyglądam. Nie ćwiczę zbytnio od wielu lat. A nie czuję się jakiś sapany, zziajany. A ludzie wyglądający na naprawdę dobrze wysportowanych, kurczę, sapią w połowie drogi. Stają, nie mogą wejść. Nie wiem, czym to spowodowane. Moja córka dzielnie zasuwa, bez żadnego marudzenia. Nie wiem, ciężko stwierdzić. Ale wędrówka fajna. Dziecko jest bardzo zadowolone, ja też. Szliśmy szlakiem i spotkaliśmy sarnę. Przemierzając Bieszczady można natknąć się na wiele bardzo ciekawych i ekscentrycznych miejsc. Między innymi jadąc drogą
nacisnął. Coś takiego zwróciło moją uwagę. I pisówka. Nalewki, świeży chleb na zakwasie. Idziemy zobaczyć, co tam jest ciekawego. Także jeśli szukacie ekscentrycznych miejsc w Bieszczadach, to takie znajdziecie. Gdzieś teraz powinny wam się pojawić przebitki z hipisówki. Bardzo klimatyczne miejsce, dobry chlebek można kupić. Ja już kupiłem i skosztuję. Czym byłyby góry bez wodospadów? Postanowiłem odwiedzić jeden z nich, mianowicie wodospad Czartów Młyn. Dojazd do niego nie należy do najłatwiejszych, dlatego że jadąc drogą w tamtym kierunku na Baligród, musicie szukać tej tabliczki, którą przed chwilą widzieliście. Charakterystyczną sprawą są trzy brody, przez które trzeba przejechać. Trasa wiedzie przez brody. Na chwilę obecną, czyli na lipiec 2019 roku, po zjeździe jest tutaj zwałka drewna. No i my tu sobie zaparkowaliśmy. I teraz stąd idzie się około 20 do 30 minut. Więc wyruszamy w podróż pieszą i zobaczymy, jak wygląda ten wodospad. I tutaj trzeba będzie przejść prawdopodobnie i potem tam w las. Po przejściu brodu, który jak jest sucho, to jest w miarę do przejścia, ale niestety jak jest mokro, podejrzewam, że nie przejdziecie. Kierujcie się na szlak i tutaj w górę taką drogą. Jeśli będziecie się trzymać czarnego szlaku, to dotrzecie. Jedna uwaga, na pewno po deszczu i w trakcie deszczu ciężko tu będzie przejść. Graniczy to z cudem, bo droga często wygląda tak. Przez brody, przez takie spływy wodne. O, a my tam wędrujemy. Czas dojścia z parkingu to jest około 20-30 minut. Po 20 minutach naszej wędrówki ukazuje się taki oto wodospad. Niestety wody jest bardzo mało ze względu na susze panujące w kraju. Ale wygląda to bardzo, bardzo ładnie. No i tutaj jest taka polanka. Można sobie tutaj, ktoś tu już ognisko robił. Charakterystyczny punkt wodospad Czartów Młyn. I przede wszystkim pusto. Komercyjnie cisza, zero. Zero komercji. I nikt nie... Chyba, że misiek wyskoczy ze straganem. A no tak, bo można jeszcze miś handlować coś tutaj. I nikt nie wyskoczy do was z opłatą 7 zł za wejście i obejrzenie natury. No, więc... Jak ktoś lubi wodospady i obcowanie z przyrodą, to tutaj znajdzie ciszę, spokój i piękno natury.
Udało nam się wrócić. Słuchajcie, mała errata, żeby każdy tutaj trafił, kto będzie chciał. Niech was nie zwiedzie tutaj to rozjeżdżone wszystko. Bo tutaj prawdopodobnie jest wyrąb lasu. Idziecie tam, do góry. Tam będzie zaznaczony czarny szlak. I tutaj, już wam pokazuję, na rozjeździe, patrzcie, tam są samochody. Już ktoś też przyjechał, mijaliśmy ich. Tutaj musicie przejść przez ten strumień. I nie idziecie tam, ani tam, tylko tutaj przez strumień i do góry. I do góry. Nie na wprost, tylko w lewo i do góry. Bo tu jest, o, w krzakach schowany dopiero strzałka i oznaczenie czarnego szlaku. Wolę, słuchajcie, wam to łopatologicznie wyjaśnić, dlatego że jest wiele filmów, poradników i turystycznych, które niestety nie precyzują, więc jeżeli sami to odkryliśmy, jak tutaj przejść, to dzielimy się tym po prostu. To jest widok z parkingu. Nie idziecie tam, nie idziecie tam, tylko idziecie w lewo, w tamtą, przez strumyczek tutaj i w lewo do góry, już na czarny szlak. Oczywiście nie zawsze musicie zwiedzać dalekie szlaki. Jest też parę rzeczy dostępnych w bardzo łatwy sposób. Teraz pokażemy wam wodospad w Uchercach Mineralnych. Jak do niego dotrzeć? Teraz powinna pojawić się mapka, którą znaleźliśmy przy browarze w Uchercach. W tej chwili zatrzymaliśmy się przy zakładzie karnym i zmierzamy prosto do wodospadu. Mapka powinna pomóc w tym. Za trzema tujami na latarni znajduje się taki znak. Za tym znakiem trzeba podążać. Czyli tędy. Niech was na górze nie zmyli tutaj zakaz wstępu, bo z boczku jest przejście. Jest kolejny znak. Tak, i tam jest las krzyży. Zobaczymy, co tam jest. Rzeczywiście nas zawiedzie do wodospadu. Słuchajcie, mały fail. Potrafiliśmy na cmentarz żołnierzy poległych w I wojnie światowej, więc znaki są mylne. Ale my się nie zrażamy i szukamy dalej. Zobaczcie, jakie piękne widoki mają osadzeni w zakładzie karnym w Uchercach Mineralnych. Próba numer 2. Od parkingu przy zakładzie karnym idziemy sobie tą drogą, w tamtą stronę, zamiast tam do góry, bo tam do góry pójdziecie, tak jak my, na cmentarz wojskowy. Z jednej strony to dość przykra sprawa, że takie miejsca jak cmentarze z I czy II wojny światowej są już mniej odwiedzane przez turystów, więc i zapominane, niestety. Parę metrów po tym, jak żeśmy zaczęli iść tą drogą, od razu się pojawił znak, więc jest on mylny, bo tam był dokładnie taki sam. Słuchajcie, podążaliśmy za znakami, okazało się, że da się podjechać samochodem, co widać, więc wróciłem się po samochód, żeby dzieciaki miały łatwiej i idziemy. Wodospad nazywa się Wodospad na Olszance. Znajduje się w Uchercach Mineralnych. Dotarliśmy. Jak widać, miejsce rekreacyjne i wypoczynku. Jak widać, proste miejsca z prostym dostępem też się w Bieszczadach zdarzają. Mogą całkiem przyjemnie wyglądać, chociaż jak widać już trochę ludzi tu jest.
Jeśli chcecie zobaczyć punkt widokowy nieoficjalny, to tutaj za Wołosatym jest najpierw kościół w miejscowości Czystograb i zaraz za tym kościołem jedziecie dalej prosto w kierunku północnym. Jest zjazd, którego my też nie mogliśmy znaleźć. Dosłownie na wzniesieniu skręcacie przed boiskiem w prawo. O tutaj. I jedziecie sobie teraz razem z nami pod górę zobaczyć, co tam ciekawego widać. Dotrzeć na punkt widokowy. Oczywiście to jest nieoficjalny punkt widokowy, nie jest to żaden turystyczny punkt widokowy. W każdym razie jakby trochę padało, to też tutaj nie wjedziecie i jak macie nisko zawieszony samochód, też nie polecamy. Nam się udało, jest całkiem dobrze. Nic nie urwane na szczęście. A widok jest super. Zobaczcie sobie. Czasem warto jest zjechać trochę z drogi, nie iść za komercją, żeby znaleźć coś fajnego. Polecamy takie polanki widokowe, nieoficjalne. I tak kończy się nasza tygodniowa przygoda w Bieszczadach. Jeśli i Tobie spodobało się tak jak nam, daj znać w komentarzu. Na pewno pojedziemy tam jeszcze raz i nagramy o wiele, wiele więcej. Dziękuję za obejrzenie filmu. Zapraszam do komentowania, subskrypcji, lajkowania i oglądania innych moich produkcji.